Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy. Jak zawsze ta sama prośba, co na każdym filmie, o zostawienie łapy w górę pod tym filmem, tam jedno kliknięcie na dole i dziękuję serdecznie za każde kliknięcie, bo to pomaga rozwijać cały kanał. Dzięki, dzięki wielkie. Lecimy z kuponami na dzisiaj. Oczywiście, jeżeli ktoś by chciał przewijać od razu do typów i zna te wstępy na pamięć, to śmiało przewijać, a ja powiem o promocji dla nowych graczy, bo można sobie zagrać kupon bez ryzyka przegranej. To znaczy, obstawicie sobie kupon, jeżeli nie wejdzie, Betclick zwróci wam kasę i można to od razu wypłacić. Odpalimy też konkurs, czyli ogólnie standardy na kolejnym materiale tworzonym przy współpracy z Betclickiem. Przypominam, że zakłady legalne są od 18 roku życia. No i lecimy. Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w Betclicku, to jest właśnie legalny w Polsce bookmacher, tutaj można sobie legalnie grać, a założycie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie go do promocyjnego Obstawiam 50, tak jak teraz widzicie, no to możecie stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon, za 57 zł. Obojętnie jakie kursy, jakie typy, jakie dyscypliny, nieważne. Możecie to zagrać maksymalnie za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, 5 dych do was wraca, 7 zł to jest podatek, no jesteśmy w Polsce, o tym trzeba pamiętać, ale te 5 dych możecie bez obracania wypłacić, jeżeli kupon wejdzie. Nieważne, czy wygracie 800 zł, czy 18 tysięcy, wszystko jest wasze. Wypłacacie, nie obracacie, nie musicie grać dalej i to w tej promocji jest najważniejsze. Osoby zainteresowane, które nie mają jeszcze konta, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Założenie tego konta to minuta i można tworzyć kupon na dzisiaj. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam jeszcze do naszej grupy na Facebooku. Tam ponad 97 tysięcy ludzi i dzieje się codziennie mnóstwo ciekawych rzeczy. Zapraszam wszystkich serdecznie. Wpadajcie też na Instagrama, bo tam wpadają dodatkowe kupony, których na YouTubie nie znajdziecie, a też zdarza się, że czasem coś tam siądzie, także serdecznie zapraszam. Albo obstawiamy na Instagramie sobie w klepcie, albo link jest w opisie pod tym filmem i lecimy z konkursem. Jak zawsze 5 dych do wygrania, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić tą łapę w górę pod filmem i w komentarzu dopowiecie dokładne wyniki. Minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Barceloną, Realem Madryt. Dodatkowo dopisujecie swój login gracza z Betclicka, typujemy do 20. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na Betclick, nie biorą udziału w zabawie i po tych dwóch minutach wstępu lecimy do kuponów. Czyli dzisiaj, słuchajcie, mimo słabej oferty, bo naprawdę z piłki jest mało, mało meczów dzisiaj, trzy kupony podstawowe za 100, czyli to co zawsze praktycznie, i trzy grane za większe stawki. Jest dzisiaj na co popatrzeć. Zaczynamy od kuponu Macieja, ale poczekajcie, jeszcze tutaj szybko podsumowanie. Nie jest, jest zbyt chwalebne, ale no trzymamy tutaj poziom i trzeba tutaj podsumowywać za każdym razem, żebyście wiedzieli jak to wygląda. Chłopacy grają płasko po 100 zł, zobaczymy jak na koniec miesiąca będzie, bo na razie jest przeciętnie. Maciej w poprzednim miesiącu super profit, no i zaczynamy od jego kuponu. Mamy zwycięstwo Realu Madryt bez kombinacji po kursie 1,93, chyba wszyscy się zgodzimy, że w obecnej sytuacji to Real jest mocnym faworytem tego półfinałowego spotkania Super Pucharu Hiszpanii, rozgrywanego w Arabii Saudyjskiej, o ile się nie mylę. I do tego minimum dwa gole West Hamu, który gra ze słabiutkim Norwich i to faktycznie wydaje się dobre. To faktycznie wydaje się dobre na 239 zł kupon od Macieja, ale gra dubelka, czyli tak, zwycięstwo Wybrzeża Kości Słoniowej i under 3,5 goli. No bo tak, jeżeli chodzi o Puchar Narodów Afryki, to tutaj Wybrzeże w tym meczu jest zdecydowanym faworytem, a też jeżeli spojrzymy ogólnie na historię wszystkich meczów, można by powiedzieć, w Pucharze Narodów Afryki, to duża większość jest underowa i tą drogą idzie Arek, dorzuca do tego overek 3,5 goli w meczu Barcelony i Realu Madryt. Wydaje mu się tutaj, że przy defensywie Barcelony i ich obecnych problemach Real może postrzelać, ale też jest zdania, że Barcelona coś tutaj huknie, dlatego idzie w takiego wysokiego overka, bo jest bardzo fajny kurs na to. No i tutaj 4,05 kurs ogólny z dwóch zdarzeń, więc to już jest naprawdę fajny kurs, 356 zł do zgarnięcia. I trzeci kupon z tych za 100 to jest kupon od Szymona. Podobną drogą idzie Szymon co Arek, bo gra Botim tu skora i overek 2,5 goli w meczu Barcelony i Realu po kursie 1,76 i dorzuca do tego rożne w meczu Tottenhamu i Chelsea, dlatego że to jest rewanż w Pucharze Anglii. Chelsea pierwszy mecz wygrała 2-0, no i tutaj po prostu Szymon zakłada, że Totki rzucą się od razu do ataku. Jeżeli oni muszą gonić wynik, to tych rożnych w swoich meczach nabijają sporo, a też Chelsea nie jest ekipą, która rożnych nie robi, więc jego zdaniem tutaj overek rożnych jak najbardziej będzie księgowany. No niski kurs na ten over 8,5, ale taka jest tutaj propozycja od Szymona, więc trzy kupony za 100 mamy z głowy, że tak powiem, i teraz lecimy z tymi grubszymi. Zaczynamy od kuponu Marcina. Oczywiście też powiem, że wszystkie jakby typy w momencie nagrywania filmu, czyli dzień przed meczami, bo muszę tak nagrywać, inaczej rano bym się nie wyrobił z montowaniem, wszystkie były w ofercie. Jeżeli coś wypadło, wybaczcie, nie nasza wina. Wszyscy wiemy, jak aktualnie świat wygląda. Lecimy z kuponem od Marcina za 1545 zł, 4796 do zgarnięcia i mamy tak. Overek 1,5 gola w Grecji, Apollon Smyrnis z Ofikretą gra i to jest ogólnie Smyrnis najgorsza ekipa w lidze. Ofikreta jest takim średniaczkiem, powiedziałbym, ligowym. Ten overek 1,43 jest dlatego, no powiedzmy, duży. No, 1,43 nie brzmi jak duży kurs, ale pod overa 1,5 to jest całkiem spory kurs, bo Smyrnis jest bardzo słabe. Bardzo słabo, jeżeli chodzi o ofensywę i tutaj po prostu Marcin twierdzi, że jeżeli spotykają się dwie
bardzo przeciętne ekipy, no to ten mecz powinien być na ich poziomie i coś tutaj wpadnie. Dalej mamy overek 2,5 goli w meczu Barcelony i Realu, czyli tutaj już ten over przeklepaliśmy całkowicie jak się da. I jest jeszcze Botin to score w meczu Tottenhamu i Chelsea. No i tutaj właśnie twierdzi też Marcin, że Tottenham rzuci się do odrabiania strat, ale Chelsea gdzieś tutaj skontruje i gole z obu stron zobaczymy. No fajny kupon na 4796 zł, pozostaje po prostu mocno trzymać kciuki. Lecimy dalej. Dalej mamy kupon od Pawła i to są cztery typy. Cztery typy bardzo ciekawe. Zacznijmy od tego Hukaya. Powyżej 5,5 goli to jest duńska liga. Ja sobie zerknąłem na mecze tych ekip. Zerknijcie sobie. Naprawdę overowo i to nie jest żaden chyba typ wyjęty z rękawa, bo naprawdę mecze tych drużyn są turbo overowe, szczególnie jeżeli zobaczymy na bezpośrednie starcia. Dalej mamy tak, trzy typy na gole w obu połowach w meczu Atalanty i Wenecji. No tutaj tak naprawdę to jest Puchar Włoch. Atalanta, jedna ósma pucharu. Atalanta może strzelić i w pierwszej i w drugiej połowie po jednym golu i będzie zaksięgowane. Mamy gole w obu połowach West Hamu i Norwich City, czyli po prostu obojętnie kto strzela w pierwszej i w drugiej połowie i tak samo w meczu Interu i Juventusu, który turbo ciekawie się dzisiaj zapowiada. Powiem wam, że zaciekawił mnie ten kupon i będę sobie go śledził, będę mocno trzymał kciuki, żeby to się udało, bo takie dosyć niekonwencjonalne, że gole w obu połowach z trzech meczów na jednym kuponie. 7527 do wzięcia, 1800 zł na stawce. Paweł, trzymamy mocno kciuki. I ostatni kupon na dziś, ostatni kupon na tym filmie to jest treble od Pawła na bardzo podobną wygraną, bo co kupon od Pawła, tutaj mamy kupon od Piotra. 7,5 tysiąca na kuponie ze stawki 2000 też jest jedno zdarzenie mniej niż na poprzednim kuponie, bo mamy trebelka, czyli mamy overek 2,5 goli w meczu Atalanty i Wenecji, czyli to, co przed chwilą mówiliśmy, 1,8 Pucharu Włoch. Mamy zwycięstwo Realu Madryt i mamy Inter z remisem i powyżej 1,5 gola. Też jeżeli, aż mnie przytkało, jeżeli się zastanowić, to faktycznie Inter chyba aktualnie wygląda nieco lepiej niż Juventus i tutaj po prostu zdaniem Piotra, no ten Juventus kulną, a że będzie over, to ja też bym się z tym zgodził. Ja też bym się z tym zgodził, bo to są też overowe drużyny. Juventus dziury w defensywie, ale w ofensywie też potrafi powalczyć, co ostatnio z Romą pokazali. No fajne kupony, myślę, że jest z czego wybierać, tylko pamiętajcie, że są propozycje innych graczy, jeżeli coś sobie skopiujecie, a się zesra, no życie toczy się dalej. Nie miejcie do nikogo pretensji, bo to są tacy typerzy jak wy. Każdy, kto sobie kupon robi, tak naprawdę jest typerem. Na dzisiaj to by było na tyle. Ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie tutaj na filmie i słyszymy się niebawem. Pozdro! Elo!